bardziej szczegółowa segregacja odpadów komunalnych, to nowy obowiązek, jaki spoczywa zarówno na osobach mieszkających w zasobach spółdzielczych, jak i indywidualnych gospodarstwach. Wymuszają to wprowadzone jeszcze w ubiegłym roku przepisy. W praktyce oznacza to większą ilość kubów lub worków i bardziej restrykcyjne traktowanie domowych odpadów. Nowością jest dopuszczenie właśnie worków do składowania takich śmieci. Nie zmienia się frakcja odpadów tych tak zwanych niesegregowanych albo zmieszanych. To nadal jest tak jak było, kolory pojemników bądź worków, bo teraz od 1 stycznia dopuszczamy również możliwość zbierania tych odpadów w worki o odpowiedniej kolorystyce. Te odpady zostają tak jak były, czyli kolor pojemnika to jest czarny z napisem niesegregowane lub worek czarny też z napisem niesegregowane. Natomiast pozostałe cztery frakcje to są takie kolory, można powiedzieć, prawie tęczy, tak? Bo jest niebieski, do którego zbieramy papier i tu może być albo pojemnik, albo worek. Przy czym worek musi być koniecznie opisany napisem papier. Kolejny kolor to jest kolor zielony, do którego zbieramy szkło, ale opakowaniowe, czyli butelki, jakiegoś rodzaju słoiki w stanie niepotłuczonym. To jest bardzo ważne. Kolejny to i na worku musi być napis szkło. Kolejne rodzaje odpadów też muszą trafiać do worków lub pojemników o odpowiednich kolorach i dodatkowo opisanych. Kolejny kolor to jest kolor żółty, pojemnik lub worek, na którym będzie napisane metale i tworzywa sztuczne. I taką właśnie frakcję do tego pojemnika lub worka powinniśmy wrzucać, czyli wszystkiego rodzaju jakieś odpady metalowe i tworzywa sztuczne, a także opakowania, tak zwane kartony, czyli te, które są po sokach, niby papierowe, ale one są tak naprawdę wielomateriałowe i te mają wylądować w tym żółtym worku. Nadal za to obowiązuje zakaz wyrzucania do zbiorowych pojemników baterii, leków, świetlówek czy tak zwanych dużych gabarytów. To powinno trafiać do specjalnego punktu lub będzie odbierane w odrębnych terminach. Odpady, które wytwarzamy w naszych gospodarstwach, które nie znajdują się w żadnej kategorii, czyli na przykład baterie, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, jakieś tam pozostałości po lakierach, farbach, środkach chemicznych, wszystko to nie powinniśmy tego wrzucać do tych pięciu pojemników czy worków, o których mówiłem, tylko to podlega odrębnej segregacji i na przykład leki dostarczamy do punktów odbioru takich zużytych leków, które są we wszystkich aptekach na terenie naszego miasta, a także na przykład u nas w urzędzie. Kolejna rzecz, czyli na przykład zużyte baterie, świetlówki, żarówki, wszystko to, o czym mówiłem wcześniej, czyli jakieś opakowania po lakierach, farbach, innych takich środkach, tłuszczach, które w tych pięciu frakcjach się nie mieszczą. Wszystko to można oddać na tak zwanym PSZOK-u. A te wielkogabarytowe będą dwa razy do roku również zbierane przez firmę, która w wyniku przetargu będzie dla nas, dla gminy realizować tą usługę. Co ważne, w Ostrowcu zgodnie z decyzją samorządu w dodatkowe kolorowe worki lub kubły mieszkańcy domów indywidualnych muszą się sami zaopatrzyć. W przypadku spółdzielni to administracje mają obowiązek zapewnienia większej ilości odpowiednich pojemników. Zarówno pojemniki, jak i worki w odpowiednich kolorach, niektóre nawet już są opisane, można po prostu sobie indywidualnie nabić. Warunek jest tylko jeden, że worki muszą posiadać napisy. Natomiast pojemniki jeszcze do końca 2022 roku pojemniki nie muszą być w tych kolorach, o których mówiłem wcześniej. Mogą to być te pojemniki, które dotychczas żeśmy używali, z tym, że też muszą być opisane odpowiednio. Tak? Jeżeli będziemy chcieli zbierać na przykład odpady bio do pojemnika o kolorze szarym,
to na tym pojemniku musi być napisane właśnie bio, czyli te odpady pochodzenia roślinnego i odpady zielone. Nie zmienia się za to opłata za wywóz śmieci i nadal wynosi miesięcznie od osoby 7,50 zł za odpady segregowane lub 14 zł za odpady niesegregowane. Nowością za to jest zwiększona częstotliwość odbioru tzw. odpadów zielonych, które teraz mają być odbierane przez cały rok.